Cześć kochani, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na przegląd nowości do sklepu Pepco. Weźcie sobie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodnie, a jeśli jesteście gotowi, to lecimy na przegląd. A co dzisiaj w odcinku? Będzie coś z nowości wielkanocnych. Będą fajne stoliki, podkładki i obrusy, tak więc oglądajcie do końca, bo warto. I przypominam, że jeszcze jest stand na walentynki i tutaj na przykład znajdziecie takie perełki jak forma do kostek lodu, forma w kształcie serduszka na przykład do jajka, a pokazały się, jeżeli chodzi o nowość, takie małe skarbonki. Tym razem mamy świnkę matową, występuje ona w kolorze czarnym, a zapłacicie za nią 7 zł. W sklepach Pepco znajdziecie również takie stoliki, one występują w dwóch kolorach, czarnym i białym. Są to chyba jedne z najtańszych stolików, jakie widziałam, a kupicie je za 35 zł. Ten wspaniały stolik jest na chwilę obecną przeceniony o 50%, więc na chwilę obecną możecie kupić go za 65 zł. Na dziale kuchennym znajdziecie nowy obrus. Jest to taki obrus cerata. Wymiary to 100 na 140 i kochane, kosztuje jedyne 8 zł. Pokazało się kilka nowych wzorów i już Wam wszystkie przedstawię. A tutaj w tym samym wzorze są zestawy takich podkładek. W środku znajdziecie 4 sztuki i ten zestaw podkładek kupicie za 5 zł. Kolejna ładna podkładka, 8 zł i tutaj macie taki bardzo ładny zielony kolor. Dostępne są również takie okrągłe modele. Zestaw zawiera dwie podkładki, kosztują 10 zł i możecie kupić je m.in. w kolorze czarnym, brązowym, miętowym, szarym, jasnym szarym, takim bordowym, pudrowym różu i w białym. A teraz zobaczcie, jakie ładne stoliki są dostępne w sklepach Pepco za 35 zł. Występują w dwóch kolorkach, jeżeli chodzi o blat czarnym bądź białym, i mają bardzo ładne drewniane nóżki. I to może być stolik kawowy, bądź może służyć właśnie jako ozdoba na kwiaty bądź jakieś dekoracje. Przejdziemy jeszcze na dział, gdzie są dekoracje i wszystko, jeżeli chodzi o Wielkanoc, czy tutaj coś się pokazało nowego. Panie wystawiły kubeczki, to są takie ładne, wiosenne kubeczki, macie całą zestawę. Za kubeczek zapłacicie 10 zł, a pojemność jego to 480 ml. Do zestawu możecie dokupić taki duży talerz, może służyć jako paterka, kosztuje 17 zł. Średnica to 27 cm. Znalazłam również nowy dywanik z taką złotą nitką, okrągły, ale już na tych dywanikach, bo u mnie były dwie sztuki, nie było cen, ale one są bardzo ładne. Zobaczcie, jak fajnie się prezentują. Myślę, że u Was znajdziecie z ceną. Na dziale tutaj kuchennym znalazłam nowy zestaw łyżeczek i za ten zestaw zapłacicie 10 zł. W środku macie 4 sztuki. Zachwycałam się ostatnio tym mini dzbanuszkiem za 10 zł i zobaczcie, do kompletu możecie dokupić taką szklaną maselniczkę, ona również jest mała, bardzo ładna, kosztuje jedyne 10 zł. A jeżeli chodzi o kubeczki, tutaj już nie widzę nowości, ale powróciły kubeczki Barbie i wystawione zostały te malutkie kubeczki w kropki szare, tak więc od nich zacznę. Za ten kubeczek zapłacicie 6 zł. Jest tak uroczy, że naprawdę spodoba Wam się na pewno. I tutaj macie Barbie z uchem w kształcie serduszka, wnętrze fioletowe, a kupicie go za 15 zł.
No i tutaj znalazłam bazie. Kosztują 4 zł, ale słuchajcie, bardzo mnie zawiodła ta gałązka, ponieważ te bazie wyglądają, jakbyście miały końcówki z patyczków do uszu i nie wiem, czy moje tylko takie jest wrażenie, ale jeżeli będziecie u siebie widziały te bazie, to piszcie komentarz, co myślicie o tych właśnie gałązkach. Kolejna nowość, macie takie zestawy w plastikowym pudełku pieczątek w kształcie jajek i za ten zestaw zapłacicie 15 zł, w środku znajdziecie 6 pieczątek w różnych wzorach i kolorkach. Przepiękne drewniane figurki, a tutaj macie dwa w jednym, bo i figurka, i wazonik. Możecie wyciągnąć szklany, właśnie ten wąski wazonik i ten zajączek może służyć Wam jako dekoracja. Zapłacicie za niego 10 zł. A tutaj są kule, które mają bardzo ładne wbite tulipany. Znajdziecie je w kilku kolorach i za tą dekorację zapłacicie również 10 zł. Wow, i zobaczcie, jaka nowość, takie wielkie jaja, wielkanocne. Znajdziecie je w dwóch kolorach, a ich cena to 10 zł. Pokazały się też nowe takie pojemniczki dla dzieci. Już tutaj widzę zestaw łyżeczki i widelczyka. Za ten zestaw zapłacicie 17 i dostępny jest w dwóch kolorkach, miętowym i takim brudnym różu. Myślę, że niejedna mama ucieszy się z takiego zestawu. Mam nadzieję, kochani, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli cokolwiek Wam wpadło w oko, zostawcie łapeczkę w górę. Bardzo mile widziany komentarz odnośnie towaru, który Wam przedstawiłam. Jeżeli Wam tutaj coś się nie spodobało bądź spodobało, możecie napisać swoją opinię. Dziękuję wszystkim za piękne komentarze, subskrypcje, łapeczki. Witam bardzo serdecznie nowe osoby na kanale. Cieszę się, że do mnie trafiłyście. Zapraszam na wcześniejsze przeglądy. Tam było tyle perełek, tak ładnych, dużo dekoracji, kubeczków, wianuszków. Naprawdę warto zajrzeć na moje wcześniejsze przeglądy. Będzie mi bardzo miło. Ja już się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko, cześć, pa!